Strażnik miejski. Praca trudna, odpowiedzialna, czasami niebezpieczna. A zarobki niestety niskie. Być może dlatego w tej formacji mundurowej jest ponad 15 wakatów. My cały czas prowadzimy praktycznie co miesiąc nabory do Straży Miejskiej w Częstochowie. Cały czas szukamy chętnych, którzy chcieliby służyć mieszkańcom Częstochowy, bo praca w Straży Miejskiej to jest służba, pomoc mieszkańcom, bo codziennie nasi dyżurni odbierają po kilkadziesiąt telefonicznych zgłoszeń od mieszkanek i mieszkańców miasta z różnymi prośbami, z różnymi interwencjami. Dlatego, żeby je realizować, a to jest nasz priorytet, żeby mieszkaniec Częstochowy był zadowolony. Czyli czuł się bezpiecznie. Trzeba mieć kim te interwencje obsłużyć, a niejednokrotnie jest tak, że dyżurny ma ograniczoną ilość patroli na danej zmianie do dyspozycji. Wszyscy, jeżeli dowiadują się, jakie są zarobki, no to niestety rezygnują, bo na początku są chętni, są zainteresowani pracą, przynoszą dokumenty, ale w momencie, kiedy dowiadują się, jaka jest ta pierwsza wypłata, no to niestety mówią, że no muszą sobie szukać innej pracy, bo no niestety tych pieniędzy może im nie starczyć na normalne życie. Początkowa pensja nie jest to tajemnicą, bo jest to zawsze ujęte w ogłoszeniu, jest to 3100 zł brutto. No to na zakończenie dowiedzmy się, jakie trzeba spełnić warunki, aby służyć w tej zaszczytnej formacji mundurowej. Trzeba mieć ukończone 21 lat, trzeba mieć wykształcenie minimum średnie, trzeba mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, trzeba pochwalić się dobrą sprawnością fizyczną czy też psychiczną. Wszystkie te ustawowe wymagania znajdują się zawsze w każdym ogłoszeniu, znajdują się w ustawie o strażach miejskich i gminnych, więc każdy kandydat, który ma do czynienia z takim ogłoszeniem naszym o naborze, może sobie o tych wymaganiach przeczytać i po prostu je musi spełniać, żeby przystąpić do procedury naboru. Obecnie w Straży Miejskiej w mundurze służy blisko 70 osób. Straż jest gotowa przyjąć do pracy przynajmniej 15 osób.